jak również były przedmiotem dofinansowania i co miesiąc raportuję Państwu stan projektowania Parku Czartoryskiej. Do końca sierpnia przewidujemy zakończenie projektowania i w przyszłym roku Park Czartoryski przewidziany jest do realizacji. Takie sobie dwa przypominam zadania, które realizowane nie były, ale z powodów obiektywnych. Dziękuję bardzo. Pan Przemysław Śledź kontynuuje. Dziękuję panie przewodniczący. Chciałem zapytać o drugą rzecz. Chciałem zapytać o ustawowe prawa mieszkańców do dostępu do informacji publicznej. Ustawa nakłada obowiązek na gminę publikowanie pewnych rzeczy w BIP-ie. My mieliśmy utworzenie nowego BIP-u, migrację. Obecnie funkcjonują jakby dwa lustrzane BIP-y, w tym jeden archiwalny. Chciałbym zapytać o funkcjonalność tego archiwalnego, gdyż bardzo wiele mieszkańców skarży się na tym, że nawigacja po tym archiwalnym BIP-ie jest niemożliwa i często chcąc pobrać jakieś załączniki wyskakuje do strony 404, czyli błąd nie ma takiej strony. Chciałbym zapytać, jak pan to ocenia i kiedy pan burmistrz rozwiąże ten problem? Archiwalny BIP się nie zmienił. On działa dokładnie tak, jak działa do tej pory, natomiast tu są poruszone dwie kwestie. Pierwsza kwestia to jest, jeśli pan wejdzie bezpośrednio na stronę archiwum bip.radzymin.pl, to pan dokładnie to samo, co widział pan wcześniej po wejściu w bip.radzymin.pl. Tam działa wyszukiwarka i tam są wszystkie pliki zamieszczone przed 15 czy 14 lutego. To, o czym pan mówi, to jest wyszukiwanie plików w BIP-ie za pomocą Google'a czy innych wyszukiwarek. I rzeczywiście Google ma zaindeksowaną starą wyszukiwarkę. Jeśli próbujemy w wynikach wyszukiwania wejść na bezpośrednio wyszukany BIP w starym BIP-ie, może wyskakiwać taki błąd. Niestety nie jesteśmy w stanie przyspieszyć indeksacji Google'a, natomiast na ten moment konieczne jest wejście bezpośrednio na stronę i tam można wyszukiwać archiwalne dokumenty. Dziękuję bardzo. Panie Przemysławie? Panie burmistrzu, zupełnie się z tym nie zgodzę. Nawet mało tego, w ramach takiego testu byłbym w stanie założyć się z panem, że jeśli pan by przełączył się na swój komputer i podłączył się do BIP-u, no to nie uzyskałby pan wielu informacji. Mówię w szczególności o załącznikach. Załączniki są wręcz niemożliwe do pobrania. I to nie chodzi o Google, to chodzi o wejście typowo ze strony www.archiwumbip.radzymin.pl, tak? Nie jest dokonana właściwa migracja. Chyba że wyjątek jest taki, o którym ja mogę nie wiedzieć, że jeśli ktoś łączy się z internetem poprzez sieć tutaj urzędu, wtedy może mu się jakoś magicznie te pliki pojawiają. Może to kwestia umieszczenia jakichś danych na serwerze, który się tu znajduje. Nie chcę wchodzić w kwestie techniczne, też jakieś nie mam doskonałej wiedzy. Myślę, że łatwiej byłoby na przykładzie konkretnym. Ale no to panie burmistrzu, możemy spróbować, może pan, znaczy teraz to zbyt zajęło. Panie radny, ja myślę, że to jest zadanie do służb IT. Jeśli pan ma konkretny link, ma pan problem, jakby udowodnił pan to, że jest problem z pobraniem konkretnego załącznika, sugerowałbym, żeby zebrać to chociażby w maila i przesłać do kierownika referatu. Myślę, że będziemy mogli wtedy nad tym popracować, bo takie zgłoszenia na pewno są cenne, jak wiadomo w informatycznych narzędziach testy wykazują błędy, jeśli te błędy się znalazły, należy je wskazać osobom odpowiedzialnym. Czy jeszcze pan chciał kontynuować, tak? Proszę bardzo. Panie burmistrzu, coś, czego jeszcze mi bardzo brakuje w raporcie dotyczącym gminy, to są kwestie związane z urzędem. W raporcie nie odnalazłem żadnego działu, a w ogóle, przepraszam, trochę zejdę z topu najpierw. Chciałem zwrócić uwagę na to, że tu dostaliśmy taką piękną erratę, a uważam, że jedną z najważniejszych rzeczy, jaką jest wadą tego raportu, to, że na początku nie ma spisu treści. Proszę to zwrócić uwagę, bo wyszukiwanie przez ten raport to jest jakaś gehenna, jak on wygląda obecnie. Wracając do meritum, właśnie brakuje mi jakiejkolwiek zmiany dotyczącej urzędu. Chciałbym bardzo, aby w raporcie na temat gminy były zarówno pokazane statystyki urzędu, może ilu pracowników jest zatrudnionych, liczba etaty, tak, różne takie dane, może również jakieś takie dane, byśmy my wiedzieli, jak wygląda sytuacja w urzędzie, tak, może czy były zgłaszane jakieś sprawy o mobbing, dajmy na to, tak? Chcielibyśmy też poznać takie rzeczy, żebyśmy wiedzieli, jak funkcjonuje urząd. I uważam, że mamy do tego prawo i uważam, że raport o stanie gminy jest miejscem, aby to zrobić, tak? To
dobrze, jeśli jest to dla Państwa obszar interesujący. Wymiar etatów znajduje się każdorazowo w sprawozdaniach, natomiast jeśli jesteście Państwo zainteresowani, nie widzę przeszkód, żeby tego typu obszary znajdowały się w raporcie o stanie gminy. Dla mnie gmina i Urząd Miasta i Gminy to są z punktu widzenia prawnego dwa odrębne podmioty. Myślę, że Pan też to doskonale rozumie. Ale jeśli takie jest oczekiwanie, ja nie widzę przeszkód, żeby o tym mówić. Zwłaszcza, że rok 19 będzie znakiem sporych zmian, jeśli chodzi o chociaż funkcjonowanie siedzib czy lokalizacji urzędu, więc na pewno w roku kolejnym, sprawozdając sytuację z roku 19, tych zmian będzie na tyle dużo, że warto stworzyć z tego odrębny podpunkt. Panie Burmistrzu, także chciałbym w pewien sposób nawiązywać do kwestii związanych z budżetem obywatelskim. W Radzyminie występuje taki swego rodzaju dualizm, jeśli chodzi o realizowanie danych projektów. Część projektów jest realizowana przez bibliotekę, część przez ROKiS. Chciałbym zapytać, jaka jest celowość tego. Chciałbym zapytać także, czy z racji tego, że biblioteka otrzymuje z roku na rok coraz większe uprawnienie, tak to nazwę, w pewien sposób marginalizuje się rolę ROKiS-u. Ale chciałbym zapytać, tak jak właśnie jedno z moich pierwszych zdań dotyczących raportu odnośnie polityk, strategii, programów, planów na przyszłość, chciałbym zapytać, jak Pan widzi plany na przyszłość, czy ewentualnie formy jakiegoś domu kultury, jakiegoś połączenia, a może właśnie na odwrót, zupełnej rozdzielności. Dziękuję. Mniej więcej od 2016 roku funkcja kulturalna w gminie Radzymin skupiła się w bibliotece, a funkcja sportowa w ROKiS-ie i w taki sposób też dystrybuuje zadania. Zwłaszcza, że ROKiS ma siedzibę na hali sportowej, a biblioteka w sali kinowo-koncertowej, więc też determinuje to taki właśnie podział i taki przydział zadań. Nie zgodzę się absolutnie z marginalizacją roli ROKiS-u. ROKiS rozwija swoją działalność w dziedzinie sportowej, przejmuje zarządzanie obiektami sportowymi, boiskami i dalej będzie to robił, bo tych obiektów do przejęcia jeszcze ma trochę. Pojawia się nowa infrastruktura, pojawia się obszar sportowy przy Wołomińskiej 3 po przebudowie, także rola ROKiS-ów w dziedzinie sportowej na pewno będzie rosła, tak jak będzie rosła rola biblioteki w części kulturalnej. Pan Przemysław Szyć, proszę bardzo. Jak rozumiem, pan burmistrz nawet po uwadze burmistrza Dobrzynieckiego nie odpowie, skąd wynika właśnie takie pomieszanie realizowania danych inwestycji. To nie jest pomieszanie, po prostu nie widzę potrzeby, żeby realizować funkcję kulturalną na sali gimnastycznej. Ale nie, chodziło mi nawet o przekazywanie pewnych inwestycji, czy właśnie nawet w ramach budżetu obywatelskiego, czy partycypacyjnego właśnie chociażby w bibliotece. Tak? Dlatego, że jeśli obszary są z zakresu sportu lub biblioteki, no nie widzę potrzeb czy podstaw, żeby realizować to bezpośrednio w urzędzie, zwłaszcza, że w urzędzie nie ma osób, które mają know-how sportowe, ani know-how kulturalne. Od tego mamy swoje jednostki i wiem, że są urzędy, które mają i jednostki dedykowane, i oprócz tego wydziały sportu, zdrowia, kultury w urzędach, my nie mamy. Nie widzę potrzeb, żebyśmy specjalnie musieli z tego tytułu takie wydziały czy referaty tworzyć. Myślę, że zupełnie wystarczające są ci pracownicy, których mamy w tych naszych dedykowanych jednostkach, które specjalizują się właśnie w sporcie i w kulturze. Chciałbym podkreślić właśnie, że w nazwie ROKiS jest Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu. To też jest jakaś taka pewna wskazówka. Coś, co jeszcze, znaczy to akurat jest częściowo w raporcie, chociaż mam wrażenie, że nie jest to dobrze podkreślone i tak właśnie jak powoływałem się wcześniej na ten artykuł, powołam się po raz kolejny, więc kolejną częścią raportu dotyczącą informacji finansowej powinna być wieloletnia prognoza finansowa, informacje o harmonogramie spłat i obsługi zadłużenia na okres, na który zaciągnięto zobowiązania, prognoza nadwyżki operacyjnej w ujęciu brutto netto, prognoza limitu zadłużenia, wpływ planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na finanse jednostki samorządu terytorialnego. Czy pan burmistrz uważa, że właśnie wyjaśnienia, które złożył w raporcie o stanie gminy są wyczerpujące, czy...
informacje o prognozie macie Państwo w wieloletnim planie finansowym, natomiast raport o stanie gminy uważam, że i tak został przeze mnie potraktowany szerzej niż wymyślił to ustawodawca, bo ustawodawca mówił de facto o jednym roku. Tu mamy dane przeszłe, Pan mówi o prognozie na przyszłość. Na ten moment ja nie widzę takiej konieczności, ani też potrzeby, zwłaszcza, że jest to duplikowanie zupełnie innego dokumentu, który to przedstawia. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Jeszcze dwa pytania. Proszę bardzo. Więc tak, panie burmistrzu, jeszcze chciałbym zapytać o taką może dosyć newralgiczną kwestię. Chciałbym zapytać, czy dlaczego w raporcie nie znalazłem takich informacji może dotyczących, czy gmina Radzymin jest stroną postępowania w jakichś sprawach, może o odszkodowania, o roszczenia, czy na jak wielkie kwoty opierają jakieś takie roszczenia, czy występuje taka sytuacja i chciałbym zapytać, czemu to nie ma odzwierciedlenia w raporcie? Mamy takie sytuacje. Największe kwotowo spory, które są wszczęte, to jest spór z wykonawcą SP2 Radzymin, firmą Pamarżak, i spór z firmą ZK Masis, wykonawcą pierwotnym domku administratora. Oba nie są zakończone. Myślę, że w kolejnym raporcie sprawozdającym sytuację w roku 2019 będę w stanie przedstawić już zakończenie obu tych sporów. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Panie. Oczywiście to nie wszystkie, natomiast to są kwotowo najistotniejsze. I ostatnie moje takie pytanie, już naprawdę na sam koniec. Gmina Radzymin ogłosiła, że to też w raporcie się znajduje, gmina Radzymin ogłosiła rewitalizację centrum, tak? Nawet na stronie Radzymin pojawia się odnośnik do konsultacji. No, jest takie jedno bardzo ciekawe pytanie, 11. Mianowicie, czy korekta ustawienia pomnika Kościuszki dla jego lepszej ekspozycji byłaby dla pani i pana akceptowalna, tak? Więc zadajemy takie pytanie mieszkańcom. W konsultacjach chciałbym zadać pana burmistrza, bo z tego, co się orientuję, to się nie pokrywa z pańskimi deklaracjami odnośnie pomnika. Niedługo obchodzimy stulecie właśnie umiejscowienia, lokalizacji tego pomnika. Chciałbym zapytać, na ile pańskie deklaracje są wiarygodne, tym bardziej, że musimy niedługo głosować na absolutorium, czyli właśnie nad wiarygodnością. Dziękuję. To się właśnie w pełni pokrywa z moimi deklaracjami. Ja osobiście uważam, że relokacja pomnika nie jest konieczna. Natomiast obie zwycięskie prace i nagrodzone w konkursie urbanistycznym taką relokację zakładają, a więc nie mogę udawać, że nie ma tematu i muszę o to mieszkańców zapytać. I o to mieszkańców pytam, żeby mieć pewność, a nie przypuszczenie, jaka jest ich opinia na ten temat. Rozmowy z mieszkańcami wstępnie wskazują, że prawdopodobnie tak jak ja, mieszkańcy uważają, że ta relokacja nie jest potrzebna, ale po to jest pytanie 11 w ankiecie i po to są konsultacje, żeby mieć pewność, co uważają mieszkańcy, a nie tylko przypuszczenie. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Nie widzę kolejnych zgłoszeń do dyskusji. W takim razie zamykam ten punkt porządku obrad. Przechodzimy do punktu E, podjęcie uchwał. Jako pierwsza uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Radzymin za rok 2018. Projekt tej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów. Za odpowiedziało się 5 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Ja pozwolę sobie odczytać treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Radzymin za 2018 rok. Podstawa prawna, paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego gminy Radzymin za rok 2018 i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Radzymin za rok 2018 oraz po zapoznaniu się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez burmistrza Radzymina sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Radzymin za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radzyminie w sprawie oceny sprawozdania z wykonania budżetu gminy Radzymin za 2018 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu sprawozdania finansowego gminy za rok 2018 oraz informacji o stanie mienia gminy Radzymin
Rada Miejska w Radzyminie zatwierdza sprawozdanie finansowe gminy Radzymin za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Radzymin w 2018 roku. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Radzymina. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są jakieś pytania do treści tej uchwały? Przepraszam bardzo. Pani radna Ewa Wnuk. Ponieważ mówimy o sprawozdaniu z wykonania z budżetu gminy Radzymin za 2018 rok, to chciałabym nawiązać do sprawozdania, które jakiś czas temu dostaliśmy od pana burmistrza Dobrzynieckiego, sprawozdania z wykonania programu współpracy gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku. I tam mamy wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje w 2018 roku i znajduje się taki podmiot Wyszkowska Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Szron, która dostała dotację 150 tysięcy na realizację zadania poprawa poziomu poczucia bezpieczeństwa. Tam chodziło o monitoring wizyjny. Zaczęłam szukać w wykazie organizacji pozarządowych takiego podmiotu i szczerze mówiąc nie znalazłam, bo taki podmiot znajduje się, oczywiście jest KRS, określony numer, ale jest to pozycja w rejestrze przedsiębiorców, a nie jest to organizacja pożytku publicznego. I mam wątpliwości, czy 150 tysięcy właściwie zostało przekazane takiemu podmiotowi. Dziękuję. To jest spółdzielnia socjalna, która zalicza się do katalogu podmiotów, jest podmiotem ekonomii społecznej, więc jest to absolutnie podmiot uprawniony do startu w konkursach dla NGOs. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Czy są jeszcze jakieś pytania do treści tej uchwały? Pan Marek Brodziak, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Żeby już na dalszym etapie naszej dyskusji nie rozmawiać, to tak już podsumowując. Rozliczenie roku 2018, którego przyznam się szczerze, tak do końca nie obserwowałem, ale z tych informacji, które udało mi się zebrać, z tego co zauważyłem, w roku 2018 nastąpiło zwiększenie środków na bibliotekę o 400 tysięcy złotych od tego, co było zaplanowane. Wydaje mi się, że no, pan jako zwierzchnik tej instytucji powinien rozliczyć pana dyrektora z tego, żeby lepiej planował środki. Nie wiem, na co te 400 tysięcy zostało przeznaczone. Nie wiem, skąd taka duża zmiana i takie rozbieżności, jeżeli chodzi o plany z początku roku i właściwie w połowie roku chyba to nastąpiło. Następna moja uwaga, jeżeli chodzi o wykonanie budżetu i podległych panu pracowników i instytucji, to jest zwiększenie środków dla szkół. Z tego co pamiętam, to było ponad 2 miliony złotych. No to chyba trochę dużo, jeżeli chodzi o plany i braki do realizacji tych planów. Ja bym chciał się odnieść jeszcze do jednej rzeczy, tak obserwując te działania, które pan wykonuje. Stworzył pan coś takiego jak koncepcja rozbudowy szkoły podstawowej w Nadmie. Wydaliśmy na tą koncepcję 150 tysięcy złotych. To była rozbudowa szkoły plus jeszcze budowa budynku OSP. W mojej ocenie nadal podtrzymuję to, że to są pieniądze wyrzucone w błoto. Teraz jest prowadzone postępowanie przetargowe. Bardzo jestem ciekaw, jak w wyniku tego postępowania przetargowego zostanie wyłoniony wykonawca, a następnie w jaki sposób on wykona projekt budowy tej szkoły, rozbudowy tej szkoły. Dodatkowo stworzył pan coś takiego jak koncepcja budowy muzeum. No, bardzo fajnie, jest to nam wszystkim bliska w sercu naszym idea, natomiast nic za tym nie idzie dalej, panie burmistrzu. No, 100 tysięcy złotych przeznaczone na wykonanie koncepcji budowy muzeum i huczne deklaracje powołania fundacji, która pozyska inwestorów do tego, żeby jednak upamiętnić wydarzenia roku 1920 w Radzyminie w postaci
namiastki przynajmniej muzeów. Wydaje mi się, że no, brakuje tutaj realizacji jakichś działań związanych z tą inwestycją. I to na razie tyle. Jeżeli, no mówię, późna pora, nie będę się tutaj rozwodził i nie będę Państwa zanudzał swoimi spostrzeżeniami, ale takich mam kilka uwag, jeżeli chodzi o sposób realizacji tego budżetu. Jest Pan przełożonym wielu osób. Myślę, że tutaj powinien Pan chyba lepiej rozliczać swoich pracowników, żeby lepiej przygotowywali budżety na dany rok i też, żeby nie zaskakiwali radnych, bo rozumiem, że jest to jakiś sposób zaskoczenia radnych i skarbnika, żeby znaleźć brakujące pieniądze na realizację poszczególnych zadań. Dziękuję. Proszę o odpowiedź, panie burmistrzu. Tworzenie budżetu to wypadkowa wielu elementów. Również projekt budżetu stara się sprostać oczekiwaniom radnych. Spięcie budżetu na etapie jego uchwalania w grudniu, czy jakby próba wyjścia naprzeciw oczekiwaniom wielu radnych, często sprowadza się do ścięcia wydatków bieżących. Takie cięcie nastąpiło również w przypadku biblioteki, dlatego w sytuacji, w której możliwe było już uzupełnienie środków, które de facto pierwotnie były ścięte, a zgodne z wnioskiem dyrektora, miało miejsce w ubiegłym roku. Także nie jest to kwestia nieprzewidzianych czy niezaplanowanych wydatków, a raczej ścięcia wydatków bieżących wtedy, kiedy konieczne było uchwalenie budżetu i sporządzenie projektu, który radni akceptowali. Jeśli chodzi o szkoły, rzeczywiście w ubiegłym roku sytuacja miała miejsce i ona co roku ma miejsce, natomiast w ubiegłym roku ta skala była rzeczywiście bardzo duża. Ma miejsce między innymi dlatego, że na etapie uchwalania budżetu w grudniu nie wiemy, ile uczniów w rekrutacji zgłosić do nas od 1 września przyszłego roku. Dobrze by było, gdyby wszyscy mieszkańcy byli zameldowani i żeby było wiadomo, ilu dokładnie uczniów przyjdzie do naszych szkół. Tak niestety nie jest. W wyniku rekrutacji do szkół dowiadujemy się o ostatecznej liczbie uczniów, a tak naprawdę o ostatecznej liczbie to się dowiemy pod koniec sierpnia, bo ostatni rodzice zgłaszają się właśnie jeszcze w wakacje. Od ubiegłego roku zmieniliśmy system, w którym prowadzone są arkusze organizacyjne i rozliczenia. Jest to w tej chwili system Krakfin. Wszelkie zmiany w arkuszach organizacyjnych jesteśmy dosyć szybko w stanie przeliczyć na złotówki. Nie jest to już ręczna praca, ale automatyczna, dlatego teraz zmiany w arkuszach mają odzwierciedlenie od razu w zapotrzebowaniu finansowym, które należy zabezpieczyć w budżecie, jeśli dany arkusz organizacyjny dla szkoły jest zatwierdzany. Jeśli chodzi o szkołę w Nadmie, jest to obiekt bardzo wrażliwy, ponieważ już raz został zepsuty, jeśli chodzi o rozbudowę. Szkoła, która na ten moment jest szkołą, w której mamy najmniej uczniów przepadających na jedną salę lekcyjną, poniżej 20. Takich szkół, tego tematu w ogóle nie powinno być. Gdyby szkoła w Nadmie została właściwie rozbudowana w roku 2010, dziś nie musielibyśmy myśleć o rozbudowie szkoły w Nadmie, bo w szkole w Nadmie mamy mniej niż 25 uczniów przepadających na salę lekcyjną. To powinna być szkoła jednozmianowa, a nie jest. I z uwagi na to, że bryła tego obiektu jest trudna, tak samo jak trudna jest bryła szkoły numer 1, która też wielokrotnie, szkoły numer 1 w Słupnie, która też wielokrotnie była zbudowywana, uważam, że warto poświęcić troszkę więcej czasu na to, żeby dobrze ten obiekt przemyśleć i rozbudować go tak, jak należy, raz, a nie po raz kolejny go zepsuć, a obawiam się, że mniej doświadczony projektant mógłby sobie z tym nie poradzić. Myślę, że ten krok na koncepcję był bardzo ważny. Jeśli chodzi o upamiętnienie naszej setnej rocznicy i obiekt, dla którego powstała koncepcja, otrzymaliśmy dwa zapewnienia ministra kultury, wicepremiera Glińskiego, ministra Dworczyka. One nie znalazły odzwierciedlenia. Wcale nie jest mi raźniej, dlatego że w Ostrowie też nie znalazły. Natomiast na podstawie Państwa czy dyskusji z poprzednich sesji
przystąpiliśmy do realizacji działania, które jesteśmy w stanie zrealizować samodzielnie albo niemal samodzielnie na miarę samorządowych możliwości, czyli przejęcie nie dozorcówki, a świetlicy pielgrzyma naprzeciwko cmentarza i uważam, że po rewitalizacji ten obiekt będzie mógł w sposób godny opowiedzieć o bitwie warszawskiej i wizycie Jana Pawła II w Radzyminie. Dziękuję bardzo panie burmistrzu. Ad vocem pan Marek Brodziak, proszę bardzo. Panie burmistrzu, pozwolę sobie nie zgodzić się z panem, jeżeli chodzi o budżet biblioteki. Proszę sobie wyobrazić, teraz komisja rewizyjna kontroluje tą instytucję i znaleźliśmy tam umowę, która nie była w żadnym planie biblioteki przewidziana, została podpisana i zrealizowana. Także myślę, że to nie tutaj tkwi problem. Natomiast chciałbym jeszcze słowem się odnieść do rozbudowy szkoły w Nadmie. Ja tylko panu burmistrzowi przypomnę, że ten projekt jest po trosze związany z budżetem obywatelskim, na którym mieszkańcy Nadmy wnioskowali, żeby przeznaczyć 150 tysięcy albo coś koło tego na budowę parkingu. Wtedy była mowa, że ten parking musi być ściśle związany z rozbudową tej szkoły. Rozumiem, że biorąc pod uwagę terminy, które zostały zaproponowane w postępowaniu przetargowym, czyli 11 miesięcy na wykonanie projektu dokumentacji techniczno-prawnej, ten parking nie ma szans na realizację, ponieważ ten budżet powinniśmy zrealizować w ciągu 2 lat. I tutaj a propos tego realizacji budżetów, o które pytał pan radny Przemysław Śleć, wydaje mi się, że również ten projekt jest obarczony dużym ryzykiem, że nie zostanie zrealizowany. Ale proszę mnie uspokoić, że jednak tak nie będzie. Dziękuję. Przy inwestycji tej skali, czyli około 20 milionów złotych, chyba jednak należy dopasować parking do szkoły, a nie szkoły do parkingu. W tej chwili koncepcja odpowiedziała na pytanie, w którym miejscu parking będzie się znajdował i bardzo dobrze. On jest zlecany do zaprojektowania i będzie zrealizowany. Nie odpowiem pana pytania, czy w przyszłym roku będzie zrealizowany. Na pewno rozpocznie się inwestycja w przyszłym roku. Natomiast z punktu widzenia bezpieczeństwa przy szkole, na szczęście, być może z punktu widzenia bezpieczeństwa szkoły, węzeł Kabełka nie funkcjonuje i ulica Szkolna jest ulicą ślepą w tej chwili. Dziękuję bardzo. Pani radna Ewa Wnuk. Kolejny raz słyszymy, że budżet szkoły, no trudno jest tak oszacować, no bo tak jak mówi pan, płynna ilość uczniów, ale chciałam zwrócić uwagę, że to nie zawsze jest uzależnione od wielkości ilości uczniów. Są koszty, wydatki, które da się przewidzieć, typu energia czy spytane dzisiaj przeze mnie usługi niematerialne, gdzie zwiększa się o 200 tysięcy i pan skarbnik w tej chwili mówi, że nie wie z jakiego powodu. Więc to się zasłanianie tą wielkością, ilością uczniów, to wie pan, no to nie zawsze akurat trafia pan w sedno sprawy. To jest jedno. A drugie chciałam zapytać, czy członkiem zarządu owej spółdzielni Szron jest pan Artur Laskowski, czy to jest pan dyrektor biblioteki, czy zbieżność nazwisk? Proszę bardzo, nie może wiem, czy najpierw pan skarbnik poprosił o głos. Proszę państwa, ja chciałbym pokrótce wyjaśnić pewien mechanizm stojący za zmianami budżetu oświaty. To często są rzeczywiście sytuacje wyjątkowe. My mieliśmy do czynienia z takimi sytuacjami, z taką sytuacją w zeszłym roku. Tam główną składową zwiększenia budżetu oświaty we wrześniu zeszłego roku były arkusze organizacyjne zaakceptowane wcześniej. Ale faktycznie gros tych zmian to były konsekwencje tego, co się wydarzyło we wrześniu i zwiększenia liczby dzieci, które uczęszczają do szkół. Natomiast tytułem pewnej anegdoty, proszę państwa, ja może przytoczę, bo tu padło też takie sformułowanie, że tak jakby czyniliście państwo w jednym ze zdań odpowiedzialnym burmistrza za zaskakiwanie skarbnika. Sytuacja jest dokładnie odwrotna, to znaczy to burmistrz raczej może czynić zarzuty bycia zaskoczonym tak naprawdę przez pewne decyzje czy pewne sugestie, które są mu przedkładane przeze mnie na etapie tworzenia budżetu. Proszę państwa, my w tym roku będziemy mieli sytuację podobną, trochę lepszą tak naprawdę niż w roku poprzednim. Tak jak państwu wspomniałem, na dzisiejszej sesji zwiększyliście państwo budżet oświaty o kwotę 900 tysięcy złotych. Zadeklarowałem na komisji budżetowej,
że prawdopodobnie na najbliższej sesji, gdy będziemy w sumie mieli wszystkie formalne przesłanki ku temu, by zadysponować częściowo wynikiem wygospodarowanym w roku poprzednim, zaproponuje się Państwu najprawdopodobniej zwiększenie budżetu oświaty o kwotę blisko 1 000 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Ja to Państwu wspomniałem o tym na komisji w zeszłym tygodniu. Jest to dla mnie sytuacja do zaakceptowania, powiem Państwu dlaczego. Dlatego, że i to jest ta anegdota. My spotkaliśmy się z CUW-em, z Główną Księgową Centrum Usług Wspólnych i z zastępcą dyrektora CUW-u ze 2 tygodnie temu, siedząc tak naprawdę nad aktualizacją budżetu oświaty roku bieżącego. Tytułem żartu padło pod moim adresem sformułowanie: panie Arturze, okazuje się, że budżet być może w konsekwencji tych zmian, które panu proponujemy, które chcemy zaproponować panu burmistrzowi, zbliży się do wartości, o które apelowaliśmy na etapie tworzenia budżetu, czyli w listopadzie roku poprzedniego. Przyjąłem to na klatę, proszę Państwa, natomiast po kilku minutach skonstatowałem rzecz następującą. My budżet oświaty w zakresie wydatków bieżących względem pierwotnych projektów dyrektorów, takich bezkrytycznych, wnioskuję o tyle i tyle, bo tyle wydaje mi się, że będę potrzebował, ścięliśmy o 10 milionów. I powiem Państwu, dlaczego to zrobiliśmy i robić to będę rokrocznie. Dlatego, że jeżeli byśmy nie ścięli tego budżetu o 10 milionów, to my w dalszym ciągu we wrześniu dokładalibyśmy 2, tylko 2 do 10 i szukalibyśmy 12 milionów, a nie 2. Bo tak ten mechanizm wygląda. Jeżeli dyrektor ma do zadysponowania 2 miliony, podzieli sobie na 12 miesięcy i wyda te 2 miliony. Taka jest specyfika wydatkowania środków budżetowych. Więc ja celowo będę dawał do dyspozycji mniejsze środki i prosił o to, żeby wyestymować gdzieś w trakcie roku środki niezbędne na pokrycie po prostu najbardziej pilnych, najbardziej istotnych wydatków potencjalnie. To jest mechanizm celowo wprowadzony tak naprawdę, by w jakikolwiek sposób trzymać w ryzach budżet oświaty. To jest 12-13 osób i nie jesteśmy w stanie literalnie każdemu patrzeć na ręce przy okazji wydatkowania każdej złotówki. Działamy na pewnym agregacie i ten mechanizm w miarę się sprawdza. Ja naprawdę wolę dołożyć 2 niż 12. I w dalszym ciągu jesteśmy daleko od wartości pierwotnie projektowanych czy postulowanych przez dyrektorów placówek oświatowych. To jest rozwiązanie w moim odczuciu po prostu lepsze. I tak to będzie wyglądało, podejrzewam, że rokrocznie, mniej więcej w okolicach września, ten budżet oświaty będziemy aktualizować, ale tak jak powiedziałem, to w dalszym ciągu nie jest 50 milionów, będzie 42 i 8 zostało do dyspozycji na inwestycje. Dziękuję bardzo panie Arturze za te szczegółowe wyjaśnienia. Pan burmistrz Krzysztof Chaciński, ad vocem. Tak, ja tylko do dwóch elementów chciałbym się odnieść. No, dzisiaj już o tym rozmawialiśmy, ale przy budżecie nie mogę zgodzić się, że da się przewidzieć cenę energii. No, niestety nie do końca się da. Chciałbym, żeby się dało. Mamy zapewnienia, że mieszkańcy, samorządy nie zapłacą więcej za prąd. No, niestety płacą. Niestety płacą, samorządy też płacą. Tylko w oświacie kilkaset tysięcy złotych. W wyniku podwyżek cen energii musimy w tym roku więcej zapłacić. Dzisiaj już skarbnik podczas uchwały budżetowej o tym mówił. Dobrze i całe szczęście, że chociaż sam projekt modernizacji oświetlenia ulicznego nie jest jeszcze zakończony, to LEDy jako takie wszystkie zaczęły wisieć i tylko dzięki temu skala dopłaty do energii jest naprawdę minimalna, a sięgały prawie 1 000 000 zł, gdyby te LEDy nie zostały wymienione. I tak, pan Artur Laskowski jest członkiem zarządu spółdzielni socjalnej, która obsługuje nasz monitoring. Z tego co wiem, angażuje się w pomoc osobom niepełnosprawnym i w tej fundacji działa od bardzo dawna i w kilku innych jeszcze fundacjach i stowarzyszeniach działa również. Dziękuję bardzo. Pani radna Elżbieta Darka, proszę bardzo. Budżet oświaty zawsze był i na pewno będzie przez najbliższe lata takim budżetem deficytowym. Myślę, że i pani radna Wnuk, i pan radny Brodziak, i pan radny Jabłoński, pani radna Wołynko, i pan radny Jędrasik, i ja doskonale pamiętamy sytuację sprzed kilku lat, kiedy nie wystarczało pieniędzy na wynagrodzenia dla nauczycieli. Ja rozumiem, że rolą opozycji jest krytykowanie wszystkiego, co jest dobre, co jest inne, ale moi drodzy, naprawdę starania
burmistrza i pana skarbnika są bardzo dobre i nie chcielibyśmy wracać do tego czasu, kiedy nauczyciele nie mieli wypłacanych pensji. Dziękuję bardzo za ten głos. Pani radna Ewa Wnuk, proszę bardzo. Dziwię się, że pani przewodnicząca Komisji Oświaty wypowiada takie słowo, zamiast walczyć o poprawę warunków życia i nauki przede wszystkim w szkołach. No ale widać, pani ma inne myślenie w tej sprawie. Natomiast jeśli chodzi o energię, to ja mówiłam o energii elektrycznej w szkołach, a pan przywołuje kolejny raz LEDy. Jakieś nieporozumienie. Dziękuję. Pani radna Elżbieta Darka ustosunkuje się ad vocem. Ja tylko przypominam pani Ewo, co było kilka lat temu. I jestem pewnie jedną z ostatnich osób, jak nie ostatnią, która nie chciałaby walczyć o lepszy byt nauczycieli i radzymińskiej oświaty. Oświata jest mi bardzo bliska od zawsze i taka pozostanie, dopóki będę radną. Podobnie jak burmistrzowie i pan skarbnik, walczę o to, żeby jak najlepiej działo się w radzymińskiej oświacie. A dobrze pamiętam te czasy, kiedy pieniądze były wydawane naprawdę na dużo różnych dziwnych rzeczy. Między innymi na projekt szkoły, której pani była dyrektorem, żeby nie było tam tyle szkła, żeby nie trzeba było teraz włączać klimatyzacji, kiedy są bardzo wysokie temperatury. W szkole się można ugotować, bo jest tam tak dużo szkła. Nie jest ten projekt nie był przygotowany na nasze europejskie warunki. Wtedy pani przymówiła, że nie, pięknie, na uwagę, kto będzie i ile będzie kosztowało mycie tych szklanych ścian, też było, jakoś to będzie, jakoś sobie poradzimy. A dzisiaj koszty utrzymania placówek po prostu wzrastają. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz Krzysztof Chaciński. Tak, ja odniosłem się do energii w oświacie. 400 tysięcy złotych więcej kosztuje w energię w oświacie w wyniku podwyżek. A LEDy wspomniałem tylko tytułem uzupełnienia jako spotęgowanie efektu podwyżek cen energii dla samorządu. Dziękuję. Ad vocem pani Ewa Wnuk. Pani przewodnicząca, proszę nie wkładać w moje usta tego, czego ja nie mówiłam. Wszelkie ustalenia zapadały poza mną na poziomie gminy i ja doskonale wiem, jak to było, a pani widocznie ma złe informacje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Śledź. Jeśli państwo chcecie zabierać głos, proszę o zgłaszanie przez aplikację. Pan radny Przemysław Śledź, proszę bardzo. Panie przewodniczący, pozwolę sobie powrócić do naszej uchwały. Chciałbym... Cieszę się bardzo. Chciałbym zapytać nie merytorycznie, lecz formalnie. Chciałbym spytać pana mecenasa, w związku, że mamy tutaj uchwałę do przyjęcia. Chciałbym zapytać, czy w tego typu uchwale paragraf drugi, czyli zdanie wykonania uchwały powierza się burmistrzowi Radzymina, czy ono jest zasadne, bo uważam, że to jest uchwała, którą po prostu Rada przyjmuje. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, no przyjmuję tak. Przyjmuję tak jak wiele innych uchwał. Pamiętam, na której sesji ustaliliśmy, że te zapisy, mimo że w pewnej części stanowią powtórzenie regulacji ustawowej, to po prostu w tych uchwałach dla ich kompletności będą się znajdować, no, tak jak w tej uchwale również. No, także nie jest wadą zamieszczenie w tej uchwale tego zapisu w treści paragrafu 2. Dziękuję bardzo. Pani radna Agnieszka Krawucka. Dziękuję panie przewodniczący.
Ja chciałabym zadać pytanie panu burmistrzowi w obszarze sportu. Chciałabym zapytać, czy w najbliższym czasie jest planowany remont Rokisu? Jeśli tak, to kiedy mniej więcej? A przy okazji podziękować za to, że rzeczywiście coś ruszyło w sporcie. Mamy wybudowane dwa boiska. W Starych Załubicach, boisko w Ciemnym, place zabaw, które wyrosły jak grzyby po deszczu i dzieciaki mogą z nich korzystać. I to myślę, że to jest zasługa pana burmistrza i sołtysów tej ubiegłej kadencji i teraz to też możemy obserwować. Dziękuję. Rokis w zakresie parkietu głównego był remontowany, nie pamiętam już czy rok, czy dwa lata temu. Parkiet był odświeżany, jak również odbywało się malowanie ścian. Ja wiem, że może dziś po roku czy po półtorej trudno w to uwierzyć, natomiast też kosztowało to niemałe pieniądze. Na pewno poszczególnym częściom Rokisu, zwłaszcza łazienkom, należałby się remont. No jest to oczywiście kwestia środków, które mam nadzieję, że będziemy w stanie w kolejnych budżetach wygospodarować. Na pewno chciałbym i jakby starania, które są podejmowane, będą zmierzały do tego, żeby tę salę konferencyjną, która jest w Rokisie, również przywrócić jej funkcję, znaczy nie, może nie przywrócić, utworzyć w niej funkcję sportową. Kilkanaście tygodni temu zabezpieczyliście Państwo środki na zawarcie umowy z jednym z przedsiębiorców w Radzyminie w związku z wynajmem lokalu dla organizacji pozarządowych. Ten lokal wkrótce będzie już gotowy do tego, żebyśmy mogli tę nasze organizacje przeprowadzić, a wtedy ta sala konferencyjna, która zajmowana jest w dużej mierze przez seniorów, przez organizacje, będzie mogła mieć funkcję sportową. Mam nadzieję, że to i kilka innych działań w Rokisie, w hali sportowej, troszkę odświeży ten obiekt. O, może tak. Proszę do mikrofonu, pani Agnieszko. Panie burmistrzu, ja pytam o taki gruntowny remont tego Rokisu. Tam łazienki właśnie, tam góra, szatnie, nie wiem, może zmiana, przestawianie ścian, nie wiem, po prostu ten Rokis naprawdę wymaga gruntownego remontu. No jestem ostrożny w zaciąganiu nowych zobowiązań, natomiast no zgadzam się, wymaga. Mam nadzieję, że kondycja finansowa pozwoli na to, żeby wyasygnować środki, które zmienią oblicze tego obiektu. Dziękuję panie burmistrzu. Pan radny Wiesław Solarz. Ja tylko chciałbym się tutaj odnieść do metodologii związanej z obcinaniem różnego budżetu. Ja myślę, że to jest bardzo jak gdyby potrzebne działanie, to co właśnie robi skarbnik, a przykład jest na przykład przy zadaniach inwestycyjnych, tak? My tutaj i skarbnik nieraz celowo obcina kwoty związane z zadaniem, aby właśnie wykonawcy, którzy będą brali udział w postępowaniach przetargowych, nie do końca brali to, co gmina chce dać, tak? Chyba dużo prościej potem dołożyć, nie wiem, 500, tysięcy, milion, niż od razu wziąć wszystko naraz. I też nie powinno być żadnego chyba zdziwienia z naszej strony, a przynajmniej radnych, którzy tutaj są od paru ładnych lat, że takie działania się robi, tak? To jest zwykła, normalna rzecz i również jeśli chodzi o właśnie budżet, jeśli chodzi o edukację, to jest zasadne, tak? Jeśli będą takie potrzeby, to po prostu je się będzie dawało. Jeśli nie ma, to te pieniążki zostają na inne właśnie cele. Także metodologia jest znana, myślę, że każdy z nas chyba do tego się już przyzwyczaił. Jeśli jest rok, są zmiany w budżecie i również w WF-ie, jeśli są, pozyskujemy różne kwoty na budowę dróg, bierzemy udział w różnych zadaniach, więc jeśli jest taka potrzeba i możliwość pozyskania środków z zewnątrz, również przesuwamy te kwoty i to nie jest nic nowego, to się normalnie dzieje. Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Wąsik. Ja akurat tutaj w tym przypadku chciałbym
przyłączyć się do głosu pana Wiesława, bo tutaj akurat myślę, że to jest zasadne w kwestii przetargów, wybierania przetargów, ofert. Na pewno na korzyść gminy to działa i tutaj akurat przytaknę. Tylko musi to być powiązane z działem inwestycji. Ja myślę, że tutaj warto zwrócić uwagę może w tym roku czy w przyszłych zadaniach, tak jak pan burmistrz wspomniał, czy ten raport pokazywał, budżet rośnie gminy z roku na rok. Zmienia się też społeczeństwo, zmieniają się możliwości państwa, miasta, powiatu czy województwa naszego mazowieckiego. Tu jest aglomeracja warszawska, się rozrasta, dużo ludzi przybywa, firm przybywa, ta obwodnica, która powstała, też jest takim, że tak powiem, otwarciem pewnego rozdziału dla Radzymina i dobrze, że przyjęte studium, które przyjęliśmy niedawno i działania gminy dążą do tego, żeby dalej ten budżet rósł i się zwiększał, ale zatem też muszą, że tak powiem, mieć inwestycje, które patrząc nie może na zaangażowanie ludzi czy umiejętności ludzi, po prostu zbyt mała w mojej ocenie, przynajmniej jako radnego z boku patrzącego na pewne działania, zbyt mało osób być może to realizuje i gdzieś niektóre przetargi czy ewentualnie umowy można by było w jeszcze jakimś tempie przyspieszyć. Tak, takie moje oczywiście z boku spojrzenie. Może nie mam technicznych jakichś, że tak powiem, wiadomości na zasadzie kuchni pracy, ale na pewno z punktu widzenia takiego osoby, która tam się włącza jako radny czy pyta, to tak mi się wydaje. Odnośnie raportu gminy sytuacji, ja może nie zabrałem słowa akurat wtedy, może to ze względu na te już 12-godzinne posiedzenie. Jedno słowo o tych śmieciach, bo jednak to myślę, że to był problem taki, który w ostatnim roku, w przeciągu roku może wyciągnąłem za bardzo już nie na tą godzinę, ale to był taki problem, w którym gmina Radzymin zmierzyła się, zmierza się i pewnie jeszcze będzie się zmierzała. W tamtym roku myślę, że też ze względu na ten okres wyborczy, ze względu na jakieś pewne rzeczy, nie do końca wszystko tak się mogło potoczyło, jak można było więcej zrobić, tak. Myślę, że ta komisja, która teraz powstała, jakieś prace, analizy tych spółek, myślę, że w tym roku wszystko to jakoś nowelacje ustawy czy porozumienia sprawią, że przyszłe przetargi czy ewentualnie rozwiązania nie będą tak drogie dla naszych mieszkańców. Za to trzymam kciuki i myślę, że trzeba wszystko zrobić w tym zakresie, w tym momencie, żeby tak się stało na przyszłość, żeby przetargi próbować jak najwięcej firm zachęcić do, ewentualnie jeżeli przetarg będzie, to droga przetargowa, jak najwięcej firm zachęcić, zrobić takie rozwiązanie. I to tak pokrótce, dziękuję. Dziękuję bardzo. Tutaj myślę, że za chwileczkę pan radny Wiesław Solarz, przewodniczący tej komisji, która została powołana, powie jeszcze słówko, aczkolwiek odbijamy od tematu uchwały, nad którą procedujemy. Pan burmistrz Krzysztof Haciński poprosił o głos. Tak, do ostatniego punktu już się odnosił nie będę, bo myślę, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy powiedziałem na ten temat wiele i chyba nic nowego nie byłem w stanie powiedzieć. W zakresie kadr bez wątpienia są takie obszary urzędu, które wymagają wzmocnienia kadrowego z uwagi na rosnącą liczbę zadań. Natomiast nie wszystkie, czy jakby tempo ogłaszania przetargów, czy realizacji zadań nie zawsze wynika z możliwości kadrowych urzędu. Urząd czy gmina Radzymin nie posiada wszystkich swoich zaplanowanych dochodów 1 stycznia. One spływają w trakcie roku. Podatki są płatne kwartalnie w poszczególnych kwartałach i możliwości wydatkowania tych środków też są rozłożone w trakcie roku. Także kadry owszem, natomiast niektóre inwestycje są celowo rozłożone w innych częściach roku, a nie tylko od 1 kwartału. Dziękuję bardzo. Jako ostatni głos zabierze pan Wiesław Solarz. Następnie przejdziemy do głosowania nad projektem uchwały. Proszę bardzo, panie Wiesławie. Ja tylko tutaj chciałbym wzmocnić głos radnego Tomasza Wąsika w sprawie, jeśli chodzi o wzmocnienie dwóch referatów. Referatu utrzymania dróg i referatu inwestycji. To są również według mnie te właśnie działy, które przenoszą na siebie największy ciężar. A pracuje tam raptem chyba po 4 właśnie osoby i apel z mojej strony pewnie z wszystkich radnych. Byłoby nam dużo, dużo prościej i chyba w gminie tematy by dużo, dużo lepiej szły, gdyby jednak przynajmniej po jednej osobie do tych referatów doszły, a przyszłościowo plus jeszcze jedna, tak?
to są, budżet idzie w górę, a my chyba jeśli chodzi o te referaty mamy cały czas konstant stałą, jeśli chodzi o zatrudnienie, tak, więc wzmocnić te dwa referaty to jest podstawowa rzecz, tak, żeby to wszystko szło, żeby można było wykonywać te postępowania, żeby ten czas, o którym dzisiaj właśnie doradni opowiadali, że coś jest wcześniej wykonane, żeby mogło być wcześniej, a jest później, żeby to jednak szło zgodnie z planem. I chciałbym się jeszcze odnieść do tematu śmieci. Została powołana nasza tutaj komisja. W poniedziałek spotykamy się pierwszy raz. Zapraszam z tego miejsca również i mieszkańców, którzy by chcieli przyjść. Na tym spotkaniu to będzie takie pierwsze otwierające. Troszkę pracy już zostało wykonanych. Ja to wszystko już przedstawię w poniedziałek. Chyba to już nie jest pora, żeby o tym mówić. Także to już na poniedziałek. Dziękuję bardzo panie radny. Zamykam dyskusję na temat tego projektu uchwały. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania finansowego? Proszę o oddanie głosu i podniesienie dłoni. Panie Tadeuszu. Jeszcze chwila tam jest. Się udało. Za 17 głosów, przeciw 0 głosów, 4 głosy wstrzymujące się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Uchwała numer kolejny to uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania burmistrzowi Radzymina. Odczytam treść. Jest bardzo krótka. Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania burmistrzowi Radzymina. Podstawa prawna. Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się wotum zaufania burmistrzowi Radzymina. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Dobrze. Dziękuję panie burmistrzu. Przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania burmistrzowi Radzymina. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o oddanie głosu i podniesienie dłoni. Dziękuję bardzo. 16 głosów za, 1 głos przeciw, 4 głosy wstrzymujące się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. I kolejna uchwała wynikowa dzisiejszych dyskusji. Uchwała w sprawie absolutorium dla burmistrza Radzymina za rok 2018. Odczytam. Podstawa prawna. Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Radzymin w 2018 roku. Punkt drugi. Ze sprawozdaniem finansowym gminy Radzymin za rok 2018. Punkt trzeci. Z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Radzymin za rok 2018. Punkt czwarty. Z informacją o stanie mienia gminy Radzymin. Punkt piąty. Z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radzyminie o kwestii absolutorium dla burmistrza Radzymina za rok 2018. Punkt szósty. Z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radzyminie dotyczącym absolutorium dla burmistrza Radzymina za 2018 rok oraz po zatwierdzeniu sprawozdań za rok 2018 Rada Miejska w Radzyminie udziela absolutorium burmistrzowi Radzymina za 2018 rok. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Radzymina. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o oddanie głosu, podniesienie dłoni. Jak powiedziałem wcześniej, jest to wynikowa informacji, które były państwu przedstawiane. Rozmawialiśmy dzisiaj też o stanie gminy. Czy w porządku obrad została przyjęta taka koncepcja? Te uchwały... Chwileczkę. Bardzo dziękuję za wnikliwą analizę prawną. Została przyjęta taka koncepcja, że na początku w tym piątym punkcie porządku obrad były prezentowane, przecież zwróćcie państwo uwagę, przed debatą były prezentowane i opinie regionalnej, uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
i Komisja Rewizyjna zajmowała stanowisko, więc została przyjęta taka koncepcja, że ten piąty punkt był całościowy, zwieńczeniem tego punktu były trzy te uchwały, czyli uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania, wotum i ostatnia z uchwał, czyli w sprawie absolutorium dla burmistrza. Dziękuję bardzo, panie mecenasie. Tak jak powiedziałem wcześniej, przechodzimy zatem do głosowania. Już głosowaliśmy po części, tak? Po części. Proszę bardzo w takim razie o oddanie brakujących głosów. Pan radny Tadeusz Jędrasik, pan radny Przemysław Śleć. Dziękuję bardzo. 15 głosów za, 6 głosów wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Zanim przejdziemy do kolejnego punktu, chciałbym panu burmistrzowi podziękować przyjęcia tych trzech uchwał, pogratulować, tak, przepraszam, to już zmęczenie, to na po. Chciałbym pogratulować, mimo wszystko chciałbym też, panie burmistrzu, aby wziął pan pod uwagę te głosy, które pojawiły się dzisiaj w tej bardzo długiej dyskusji, między innymi głosy także dotyczące raportu o stanie gminy na rok przyszły. Wiemy, że to był pierwszy rok, kiedy dokument taki był tworzony. No, w zasadzie nie ma jeszcze orzecznictwa, ale chociażby te informacje, o których wspominał pan radny Przemysław Śleć, myślę, że warto rozważyć tak, żeby kolejny raport był jeszcze lepszy. Jeszcze raz gratuluję w imieniu Rady Miejskiej. To przydzielam sobie głos w takim razie. Bardzo państwu dziękuję za udzielone wotum zaufania. To historyczna chwila w tej gminie, po raz pierwszy takie wotum było udzielane. Bardzo dziękuję za udzielone absolutorium. Dziękuję za wszystkie propozycje, uwagi do treści raportu. Myślę, że wszyscy się uczymy, jak taki dokument powinien wyglądać. Tworząc go też nie wiedziałem, w jakiej formie go stworzyć, żeby miał ciekawą formę. Z pewnością wezmę pod uwagę wszystkie te uwagi, które się pojawiły podczas tej dyskusji, tak żeby ten raport był jeszcze bardziej przydatnym dla mieszkańców, dla radnych. No i oczywiście liczę na współpracę w całym bieżącym i kolejnych latach. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo, panie burmistrzu. Przechodzimy do punktu 6. Informacja o działalności burmistrza w okresie między sesjami. Prosiłbym pana o kilka słów. Tak, szanowni państwo, z uwagi na to, że sesje odbywają się w częstotliwości co 2 tygodnie, pewnie nie zaskoczę państwa wieloma elementami, więc odniosę się tylko do tych najważniejszych, trwających zadań inwestycyjnych. Toczą się prace w budynku domku administratora w Parku Księżnej Czartoryskiej. Do końca sierpnia te prace powinny się zakończyć, a we wrześniu budynek powinien być oddany do użytku. Jeśli chodzi o duże przestrzenie publiczne, mamy złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, na przebudowę skweru przy ulicy Polnej. Do końca września, sierpnia właściwie zakończymy projektowanie i wystąpimy o pozwolenie na budowę parku Czartoryskiej w Radzyminie i rozpoczęliśmy proces konsultacji, co zostało już dziś zauważone, dla parków tutaj w centrum. Chciałbym, żeby na przełomie 3. i 4. kwartału w tym roku powstała już spójna koncepcja, która satysfakcjonuje Radę Miaków, także można było przekuć ją w projekt budowlany. Otworzyliśmy oferty na realizację obiektu Klubu Sportowego Mazur. Te oferty są w tej chwili badane. Te najniższe oferty mieszczą się w naszych możliwościach finansowych. Jeśli chodzi o boiska, to też było już wspomniane w dniu dzisiejszym, zakończyliśmy budowę, oddaliśmy do użytkowania boisko w starych Załubicach. Zdjęcia z mediów społecznościowych pokazują, że jest oblegane, co cieszy. Widać, że było to ważne dla mieszkańców tej części gminy. I przygotowujemy w tej chwili ostatnie już duże kubaturowe zadanie w tym roku, czyli przetarg na termomodernizację obiektów oświatowych wraz z rozbudową dwóch obiektów. Jeśli chodzi o drogi, wykonaliśmy drugi etap ulicy Działkowej. Nakładka asfaltowa pojawiła się na odcinku
od asfaltu do ulicy Jaworowej. Trwa także odtwarzanie nawierzchni na drogach, na których zakończyły się prace kanalizacyjne w Starym Dybowie i w Słupnie Osiedlu. Jesteśmy w trakcie zawierania umowy na ścieżkę ciąg pieszo-rowerowy, właściwie z oświetleniem i odwodnieniem wzdłuż Jana Pawła od Polnej do Słupna. W przyszłym tygodniu, wejdzie też wykonawca na przebudowę ulicy Wierzbowej, to jest ulica boczna od Jana Pawła. I w sezonie wakacyjnym rozpoczną się dwie przebudowy dróg powiatowych, w których gmina partycypuje finansowo. To jest ulica Szkolna w Słupnie, etap drugi, i ulica Zawadzka. Zakończyliśmy także projektowanie drugiego etapu drogi północnej. Złożyliśmy wniosek o wydanie ZRID-u na tym drugim odcinku od ulicy Mokrej do ulicy Wyszyńskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu.